Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czym jest tajemnicze MIDI oraz jaka jest różnica między użyciem klipów audio oraz MIDI. W programach do tworzenia muzyki mamy dwie opcje. Możemy działać albo na klipach audio, albo na klipach MIDI. Klipy audio to wizualne przedstawienie przebiegu fali dźwiękowej, także widzimy, jak głośny jest dźwięk i jak mniej więcej przebiega on w czasie. Natomiast klipy MIDI są to takie prostokąty, które same w sobie nie są żadnym dźwiękiem, nie mają żadnego brzmienia, czyli są to tylko sygnały sterujące potrzebne do działania instrumentu, takiego jak na przykład syntezator. Tak samo klawiatura do komputera sama nie ma żadnej funkcjonalności tak naprawdę, no bo w zależności od tego, co będziemy chcieli robić, na przykład w edytorze tekstu, naciskając spację, zrobimy odstęp między znakami, natomiast grając w jakąś grę, to będzie ona odpowiadała za skok postaci. Posłuchajmy najpierw pierwszej ścieżki audio. Widać wyraźnie momenty, w których dźwięk jest głośniejszy, a w których jest cichszy. Natomiast nie mamy wglądu w to, jakie nuty wchodzą w skład danego dźwięku. Dlatego posłuchajmy teraz wersji MIDI. Także jak słyszycie, jest to dokładnie to samo, co w przypadku poprzednim. Jednak jeżeli wyłączę syntezator, no to nie słychać kompletnie nic. Moim zdaniem największą zaletą korzystania z MIDI jest to, że mamy możliwość ingerowania w każdą nutę z osobna. Natomiast jeśli nagrywamy jakiś fizyczny instrument, taki jak gitara, pianino czy flet, no to wystarczy jedna drobna pomyłka i trzeba całą partię nagrywać od nowa. Na przykład uznamy, że jednak nie chcemy tych nut, które są w tych miejscach. To nie ma żadnego problemu, żeby je usunąć. Owszem, możemy zrobić to samo na klipach audio, możemy powycinać sobie te fragmenty, jednak zobaczcie, że różnica jest diametralna. Zauważcie, że te nuty na dole wybrzmiewają jeszcze w tych miejscach, które wycięliśmy u góry. I nawet jeżeli je skrócimy, to nie jest ten sam efekt, jak w przypadku wycięcia go całkowicie. A to dlatego, że sam syntezator ma takie ustawienia, że nawet jeżeli tutaj dana nuta się kończy, no to będzie on nadal jeszcze wybrzmiewać. Poza tym jest nałożony jeszcze pogłos, który dodatkowo nadaje przestrzeni i ciągnie się, nawet jeżeli dana nuta się skończy. Po zmniejszeniu do zera tego pogłosu oraz ogonu wybrzmiewania, też będziemy słyszeć teraz te ciche fragmenty. Ale nie jest to ten sam efekt, który można uzyskać za pomocą cięcia właśnie klipów audio, ponieważ wszystkie dźwięki nie mają wtedy żadnego pogłosu. Posłuchajcie różnicę. A teraz audio. Słychać wyraźnie, że w tych momentach pogłos został zachowany. Mamy takie ty 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 ty. Tutaj teraz jest to takie ty 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 ty. Trochę to teraz przerysowałem, żeby było bardziej słyszalne, o co chodzi. Dobra, wróćmy do tego, co było przed chwilą. Kolejną różnicą jest to, że poszczególne klipy audio działają niezależnie. Zobaczcie, że po pocięciu na mniejsze fragmenty, ten pierwszy na przykład mogę sobie odwrócić, ten mogę przyciszyć, ten mogę sobie puścić na przykład na lewy kanał, a ten na przykład będę chciał, żeby się wyciszał. Niektóre z tych zabiegów również można przeprowadzić na klipach MIDI, jednak jest to na tyle bardziej skomplikowane, że wymaga użycia automatyzacji, co będzie wytłumaczone w osobnym materiale. Kolejną różnicę przedstawię Wam na przykładzie perkusji, a dokładniej mówiąc na stopie. Tak jak poprzednio, ścieżka u góry jest przygotowana w wersji audio, natomiast na dole w wersji MIDI. Posłuchajmy sobie tej stopy. Można nawet zauważyć, że ma wyraźny atak, a potem długi czas wybrzmiewania. Ta sama próbka stopy jest odegrana właśnie przez te nuty na dole oraz przy użyciu samplera. Sam sampler nie wydaje żadnych dźwięków. Potrzebuje on jakby pliku dźwiękowego, którym będziemy dopiero grali na różnych wysokościach dźwięku. Trochę przeszkadzasz.
Nie teraz. Na potrzeby przykładu przyjmijmy, że samo brzmienie tej stopy nam się podoba, jednak potrzebujemy takiej o trochę krótszym ogonie, czyli o krótszym czasie wybrzmiewania. Żeby zrobić coś takiego w samplerze, zmniejszam sustain nawet i do zera i nasłuchuję, zmniejszając decay. Stopa nadal zachowała swój atak, ale ten ogon wybrzmiewania jest dużo krótszy. Podobny rezultat można uzyskać na klipach audio, skracając po prostu klip i wyciszając za pomocą suwaka fade out. Natomiast trzeba pamiętać, że trzeba ten proces powtórzyć na wszystkich pozostałych klipach. Dlatego zaznaczamy sobie wszystkie klipy, wyciszamy i sprawdzamy. Może nie brzmi to identycznie, ale efekt jest w miarę zbliżony. Także wprowadzając zmiany w ustawieniach samplera, będą one odnosiły się do wszystkich tych nut. Natomiast na klipach audio możemy na przykład chcieć uzyskać taki efekt, że tylko cztery pierwsze stopy będą miały taki krótki wydźwięk, a kolejne będą już miały długi ogon. Ogólnie taki zabieg na klipach audio lepiej byłoby wykonać za pomocą kompresora i wtedy, zmieniając te ustawienia na kompresorze, również one będą tyczyły się wszystkich klipów. Jednak nie chcę zagłębiać się teraz w technikalia i chciałem tylko pokazać tą różnicę, którą widzieliście na przykładzie. Tak jak wspominałem wcześniej, mamy do dyspozycji różne narzędzia do edycji audio, które nie są dostępne w przypadku MIDI. Posłuchajcie tej pętli, którą znalazłem. Jak dla mnie brzmi całkiem spoko, jednak problem jest w tym, że projekt, w którym działam, jest w 128 BPM-ach, czyli uderzeniach na minutę. Natomiast pętla jest przygotowana w 125 uderzeniach na minutę i posłuchajcie, co się stanie, kiedy włączę stopę. Im dłużej się tego słucha, tym bardziej zaczyna nam się to wszystko rozjeżdżać. I żeby to wszystko ze sobą spasować, w ustawieniach wystarczy, że podamy oryginalne tempo. Zaznaczamy auto tempo. Można sobie skrócić klip. I teraz powinno wszystko już grać elegancko. Dobra, pokazałem wam, że są rzeczy, które można zrobić tylko na klipach audio, dlatego teraz pokażę wam coś, co można zrobić tylko dzięki MIDI, a będzie to sekwencer krokowy. Sekwencer to w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że też to jest taki jakby syntezator, tylko że stosuje się go raczej do brzmień perkusyjnych, który odgrywa dźwięki w określonych momentach. Ten, który jest wbudowany w Waveform, przypomina swoim wyglądem trochę MPC-tkę, czyli maszynę właśnie perkusyjną. Każdy z tych przycisków to osobny dźwięk perkusyjny, taki jak talerze, werbel, klap czy stopa. I teraz zamiast układać perkusję z każdym instrumentem na osobnej ścieżce, możemy to zrobić na jednym tracku, używając właśnie step clip, czyli klipu krokowego. Po najechaniu myszką na ten klip, po lewej stronie pokazują nam się nazwy tych przycisków, które były widoczne w samplerze. I można je również tam sobie naciskać, żeby odsłuchać, jak brzmi dany dźwięk. I żeby ułożyć linię perkusyjną, musimy w tej siatce pozaznaczać miejsca, w których chcemy, żeby dane instrumenty wydawały dźwięk. Czyli na przykład chcemy, żeby hi-hat grał nam w tych momentach, klap na przykład w tych, no i nie wiem, dodajmy sobie jeszcze rider. Po ułożeniu takiego patternu, czyli jakby wzoru dla naszej maszyny perkusyjnej, możemy rozciągnąć sobie ten klip, żeby powtórzyło nam się to aż do samego końca trwania tego klipu. Te kreski na dole są widoczne dla każdego z dźwięków z osobna i one odpowiadają za velocity, czyli siła, z którą normalnie perkusista uderza pałeczką w dany instrument. Jeżeli velocity będzie niskie, no to tak jakby tylko delikatnie uderzył w ten na przykład talerz. Jeżeli velocity jest duże, to oznacza dużą siłę uderzenia.
Im niższe ustawimy velocity, tym ciszej będzie odgrywany dźwięk, ale nie jest to tylko związane z głośnością dźwięku, tylko powiązane też z różnymi innymi parametrami, takimi jak na przykład atak. Jeśli nie chcemy, żeby sekwencer przez cały czas odgrywał ten sam schemat, to możemy sobie dodać nową wariację i wprowadzając tutaj zmiany, będą one się pojawiały tylko w tych częściach, które będą reprezentować dany pattern, czyli dany wzór. Trochę nagmatwałem, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Cofnę sobie tylko do tego, co było przed chwilą i jak możemy zobaczyć, cały czas po prostu będzie odgrywane w pętli to, co ustawiliśmy sobie w tym wariancie pierwszym. Ostatni temat, który chcę jeszcze poruszyć w tym filmie, to będzie pytanie, zagadka, na którą sam sobie odpowiem. Jeżeli mamy przygotowaną linię melodyczną, linię akordów, linię basową za pomocą klipów MIDI, to czy warto renderować to wszystko do klipów audio? Odpowiedź brzmi i tak, i nie. Chodzi o to, że klipy audio nie obciążają tak bardzo procesora w komputerze, jak robią to klipy MIDI. A raczej nie same klipy MIDI, co syntezatory, które są potrzebne do grania. Żeby wam to udowodnić, przygotowałem taką prostą linię basową i zauważcie, tutaj w prawym górnym rogu jest taki wskaźnik zużycia procesora i zobaczcie, co się będzie działo, jak puszczę nagranie. Widać, że zużycie procesora stopniowo rośnie. I o ile jedna taka ścieżka no jakoś większej szkody nie zrobi, tak jeżeli ją zduplikujemy z tym samym syntezatorem, ta sama linia, powiedzmy tam kilka razy powtórzymy, przyciszę trochę, żeby nie urwało bębenków. No to zużycie nam rośnie coraz bardziej. Jeżeli w naszym projekcie będziemy mieli kilkadziesiąt ścieżek i każda z nich będzie miała podpięty jakiś syntezator czy inne wtyczki, które w większym stopniu obciążają procesor, no to problem stanie się na tyle poważny, że lepiej będzie wyrenderować poszczególne klipy MIDI do klipów audio. I teraz jak skopiuję sobie tą ścieżkę wyrenderowaną do audio, będzie ich tych śladów o wiele więcej niż w przypadku syntezatora, to zobaczcie, że mimo że jest ich tak dużo, to zużycie procesora jest znikome. Dlatego jeżeli macie słabsze komputery, to zwłaszcza przy większych projektach wskazane jest rozważyć opcję wyrenderowania sobie klipów MIDI do klipów audio, dzięki czemu możecie zaoszczędzić mocy obliczeniowej swojego urządzenia. Powiem wam, że aż sam jestem ciekawy, jak zabrzmi to wszystko razem ze sobą, bo jakoś nieszczególnie starałem się, żeby dobierać te dźwięki do siebie, także zobaczmy, jak zabrzmi nasza melodia, stopa, pętla, perkusja oraz basy razem. Ja tym optymistycznym akcentem kończę na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!